A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Baldur's Gate 3. Albo inaczej. A oto Bogini Szahar. I kolejny odcinek Zagrajmy w Baldur's Gate 3. Myślę, że taki wstępniak brzmi zdecydowanie lepiej. Dobra, na starcie wracamy jeszcze raz do Oberży Ostatnie Światło. Już wiem, z którym diabelstwem powinienem pogadać, aby tak ładnie zakończyć wątek z uwolnieniem tych diabelstw. Mianowicie za kuźnią Damona na dole, no tam faktycznie była taka postać, teraz jak sobie przypomnę. Zaraz zagadam, miejmy nadzieję, że to już będzie ostatnie diabelstwo potrzebne do ładnego zakończenia tej sprawy. A poza tym jeszcze tam na próbach szar, tam gdzie mieliśmy próbę z tą kopią postaci, tym lustrzanym odbiciem, czy jak to się zwało, tam ponoć jakiś przedmiot zostawiłem. O, są tutaj. Bex i Danis. Dobra, sprawdźmy to. Idę tutaj Ostarionem, on musi zagadać. Żywiołak w ogóle z drugiej strony przybiegł. No dobra, zobaczmy. Nic ci nie jest. Na bogów nic ci nie jest. Chodź tutaj, ukochana. No tak, handel. Oni tu się obściskują, a nic nie mają. Uśmiechnij się, wyglądają na takich szczęśliwych. Tak się bałam, że cię straciłam na zawsze. Ja też. Ale jesteśmy teraz razem, bezpieczni. Wspaniale widzieć was znowu razem. Trzeba oddać należne uznanie. Bex, oto osoba, która pomogła mi i pozostałym w ucieczce. Nie pierwszy raz nam pomogłeś, czy wręcz nas ocaliłeś. Dlaczego? No, taki quest był, no. No w sumie opcja druga to niewiele się różni od tego, że był taki quest, nie? Głównie po to, żeby zebrać doświadczenie. Byliście w tarapatach, a ja chciałem pomóc. Tak po prostu. Mówisz, jakby to była błahostka, ale ja wiem, ile trudu cię to kosztowało. Nigdy tego nie zapomnimy. Przenigdy. Proszę, weź to na drogę. Chociaż tak mogę się odwdzięczyć. No, coś tam, no. 280 punktów doświadczenia. To co, pójdziemy sobie na spacer? Gdzie tylko zechcesz, ukochana. Pójdę za tobą wszędzie. Do Avernusu. To takie diabelstwa, nie? No i ukończone, no teraz ukończone. No i to rozumiem, no. I co? Co dostałem? Coś mi dała niby? Bo nie widziałem. Nic nie mam. To nie... Ha, domowe ciastka Bex, tak? No świetnie. No dobra, przekażemy do obozu. Drapek sobie będzie jadł takie ciastka. Chociaż nie wiem, czy pies to może takie ciastka jeść. Ale jak jedno dziennie zje, to nic mu nie będzie, nie? No dobra, no to 85 kluczy w ogóle mam tutaj u Procki. No dobra, sprawdzę jeszcze tę próbę, co tam było niby. Czyli to będzie rękawica szar. Aha, no i jeszcze ten motyw ze szczurami. Ale tam z tego, co mi pisaliście, to szczurów to już nie ruszę. Ze szczurami zakończyłem tę sprawę. Po prostu w mojej rozgrywce wybrałem taką opcję, że się z tymi szczurami... gdzie to było? Że się z tymi szczurami dogadałem. Próba ostrożnego kroku, próba własnego odbicia, to będzie tam. Że się z tymi szczurami dogadałem, one mi tam wskazały miejsce ukrycia tych szarańskich skarbów, no i tyle, nie? I szczury w ten sposób załatwione. Bo tam można je było niby zabić, coś tam, nie, ale niech sobie będą. Tutaj, tak, te drugie drzwi. Dobra, co ja tu niby zostawiłem? Gdzie? Zardzewiały sztylet, no to raczej nie o to chodzi. Próba własnego odbicia. Szkielet, no to przeszukałem. Tu szedłem, przeszukiwałem, tu nic nie było. Szkielet. Tam na pewno szukałem. Szkielet przeszukany. A wiem, tutaj na tyłach był jeszcze obszar taki, ale to... Który mnie zastanawiał, tak? Ale ja tu wszystko sprawdziłem. Wazy były. Nawet wazy sprawdziłem. Szkielety. Gdzie ja tu niby coś pominąłem? No to mnie jeszcze tak zastanawiało, ale tu nie było żadnych testów, nic.
Nie, ja tu wszystko zbierałem chyba, czy nie? Szkielet przeszukany. Tu była ta kopia, nie? Aha, no jest, dobra, widzę, coś jest. Jest coś. Sympatia zabójcy. Aha, bo to pozostało po tym klonie, tak? Tylko ja nie przeszukiwałem zwłok, bo nie było zwłok, tylko po prostu przedmiot został. To jest pierścionek, sympatia zabójcy. Choć pierścień jest wypolerowany na wysoki połysk, w rysach i kącikach wciąż widać pociemniałe plamki krwi. Kiedy zabijesz jakąś istotę, twój następny test ataku będzie trafieniem krytycznym. Efekt ten odnawia się po długim odpoczynku. Gdyby nie było tego ograniczenia i działałoby tak jak na przykład miksturka u Astariona, że za każdym razem jak zabije, to zyskuje dodatkowy atak. To za każdym razem jakby zabił, to by jeszcze miał gwarancję krytyka, nie? No to by było super. Raz na długi odpoczynek. No ale dobra, no mam ten pierścionek, fajnie. Jest pierścionek, spoko. No dobra, no to chyba, no chyba mogę w końcu, chyba mogę... Aha, stąd się nie można przenieść, świetnie. A to przeniesie wszystkich, czy pojedynczo trzeba? Żywiołaka coś nie oznaczyło. Ale nie, żywiołak jest. Ile jest plamek na mapie? 3, 6, 7. Mamy wszystkich. Ale tu też jest to czerwone. Nie można się... Nie, nie można się stąd teleportować. Muszę tu jeszcze gdzieś wyjść. Ale to nie tędy. No dobra, no to w każdym razie tak. Pierścionek wziąłem. Sprawę z diabelstwami zakończyłem. Z tymi szczurami też jest zakończone. No to chyba tyle, no. Chyba pora w końcu ruszyć tę sprawę z reliktem Keterika Torma. No chyba czas najwyższy, co? Wracamy. Wracamy tutaj. I wejście do sfery cieni. Wchodzę tutaj. Myślę, że najwyższy czas. Twoja drużyna się zebrała. Jesteś gotowa, a przynajmniej masz taką nadzieję. Czy na pewno chcesz kontynuować? W zależności od dokonanych wyborów, stan regionu może ulec zmianie, a niektóre aktywne zadania mogą stać się niedostępne. No tak, no już teraz tak. Chcę. Aha. No, jakaś cutscenka. Mamy jakiś przełom pewnie ważny. Kiedy wchodzisz do spokojnej wody, przebiega cię obcy dreszcz przerażenia. Oplata twoją nogę i ściska bardzo mocno. I ściska bardzo mocno. Procka w tej masce teraz. Z tym hełmem. No ale fajny ten hełm nawet, nie? Oho! Okej. Trafiliśmy do tajemnego sanktuarium Horazona. No dokładniej to przypomina... Ten wymiar, to miejsce, gdzie byliśmy tam w sprawie, czuję się lżejsza, odciążona, jakby najdelikatniejsze pchnięcie mogło mnie posłać w przestworza. Tam, gdzie byliśmy w związku z tą zjawą, pamiętacie? Z tym głosem. No dobrze. Więzienie pieśni nocy. Idziemy. Gdzieś tutaj. Ostrożnie, żeby tu nie spaść. Wazy to nie przeglądamy. Jakieś kryształy. Aha, dobra. Tutaj mają piórko spadanie wszyscy. Luzik. No to w takim razie gdzieś tu pewnie... Uwaga, skacze. Bungee. No, ktoś tu jest. Stąp do niej, wejrzyj w nią. Mściciel sędziów. Łowca dusz sędziów poziom 7. Żywy cień. To jest mroczny sędzia. Nieumarły. Żywy cień. Ponieważ ta postać jest lekko lub mocno osłonięta, zyskuje odporność.
Dobra, tegoś to z tym się nie pogada, a nie widzę, że nie ma chyba opcji ataku. Już nie, jest jakaś opcja ataku, dobra. Aha, ten żywiołak, przecież on nie umie skakać, tak? On nie umie skakać, ale umie się teleportować. Pytanie, czy da radę się tu teleportować, bo to tak wygląda jakby... O, tutaj może. Spoko. O, dobra, podejdę tutaj. Znika. Miecz długi. Miecz długi, złamana pika, zniszczona tarcza, nie chce. Wysłuchaj jej. Okay. Dobra, teleportacja. Mamy miejsce. Ale jakby więcej tych żywiołaków było w drużynie, to nie wiem, czy by było miejsce, by trzeba było ostro kombinować. Ej, mi to trochę przypomina tę lokację, nie wiem, czy pamiętacie. W Wiktorze w Ranie nagrywałem kiedyś taką serię. Tam był taki etap. Chodziło się po takich skałach chyba właśnie zawieszonych gdzieś w przestworzu. To chyba był jakiś taki inny wymiar. Dobra, weźmy tego żywiołaka też. Dryada umie skakać. Żywiołak, no przejdzie. Dobra, tak patrzę tu na tę mapkę. No nie, no to chyba jedyna droga, nie? Bo wiecie, jakiś sekrecik może gdzieś jest. Dobra, skaczymy tutaj. Bungee. Żywiołaka osobno. Teleportujemy. Cel poza normalnym zasięgiem. Tu gdzieś. 3, 4, 5, 6, 7 postaci. Są wszyscy. Są wszyscy. Hełm mrocznego sędziego. O, coś takiego to kiedyś zbieraliśmy. Zobaczmy, czy to jest jakiś taki podobny. O, ta, kondycja, rzuty obronne, tutaj coś, no, dobra, to na sprzedaż. Zniszczona tarcza, nie chcę, szkielet, nope. Strzały, złamana pika, znowu jakieś cienie. Zabij ją, stąp do niej, wejrzyj w nią. Znaczy, najpierw mam zabić, później w nią wejrzeć, tak? Albo takie sprzeczne informacje, zależnie od tego cienia. Dobra, tu jest jakiś szkielet. Ktoś tu był przede mną. Albo to właśnie ci sędziowie. O! U jednego się uchowały pieniążki. Znaczy zachowały. Hełm mrocznego sędziego, kolejny. Okej, zbieramy to wszystko. Zniszczona tarcza. Okej, tu się musimy dostać pewnie. Sobie zobaczę, ale nie, po drodze tu nic nie ma. Pieśń nocy. Jest coś obok. Znajdź relikt Katrikatorma. Pomóż posępnej w końcu zostać mroczną sędzią. A, pisaliście mi tam coś, że jak nie wezmę posępnego serca do tej w ogóle do tej świątyni Szar, to ona coś się wkurzy na mnie. Sorry, ja to robię z premedytacją. Ona ma siedzieć w obozie i sprzątać obóz, a nie się szlajać po jakichś dziwnych lokacjach. Dobra, skoczę sobie tutaj. Tak, grat postaci tutaj jakiś taki. I na koniec żywiołak. Może dobrze, że on nie skacze. Jakby skoczył, zniszczyłby, kurde, te skały z swoją masą, jakby tu spadł. Chociaż na piórko spadaniu, to pewnie by tego nie zrobił. Dobra, gdzie teraz? Tutaj coś. Chociaż ta skała taka skośna. Mam nadzieję, że nie jest śliska. Proszę mi stąd nie spaść. Sterta kości ze świeczką. Nope. Żywiołak. Glebowe walnięcie w ogóle ma. Tutaj jakieś szkielety też leżą. Ops. Szkielety. Żywiołak, dajesz tutaj gdzieś. Pieśń nocy, pieśniarka smutku. Asimar, poziom 8.
cudowne zdrowie. Chroni przed działaniem choroby. Trochę taką scjonkę z Path of Exile przypomina, no powiedzmy, nie? Okej, okay. Astarion będzie gadał, coś tam robił? Dobra, zbliżę się. Tak, coś się dzieje? Uwolnij mnie, a wybaczę twoje przewiny. Bardzo szczodra propozycja, nie sądzisz? O kurde. Włócznia nocy może być przeznaczona do złożenia pieśni nocy w ofierze, ale czy to ty masz się nią posłużyć? Przybywam, żeby odnaleźć źródło nieśmiertelności Keterika i je zniszczyć. W takim razie twoja misja się dokonała. Dotknij mnie w geście przyjaźni, a będę wolna. Co się stanie, kiedy to zrobię? Wyzwolę się z tych kajdan. Keterik stanie się śmiertelny, a potem? Potem sprowadzę na niego śmierć. Brzmi nieźle. Ale czy to prawda? Jakim sposobem jesteś źródłem nieśmiertelności Keterika? Ta klatka łączy nas ze sobą niczym zęby pasożyta zatopione w jego żywicielu. Jestem nieśmiertelna, dopóki jestem tu uwięziona. Jego dotyczy to samo. Uwolnij mnie, a Keterik zapłaci krwią. Czy to wystarczy? W zupełności. Baltazar był święcie przekonany, że nie zawita tu żaden przyjaciel. Jakże szydził, jakże kpił. Ale jeśli jesteś przyjaciółką, możesz być moim ratunkiem. Nie tak szybko. Skąd mam mieć pewność, że nie zwrócisz się przeciwko mnie, jak tylko będziesz wolna? Byłam tu uwięziona przez stulecie i kolejny wiek będę żywić gorącą wdzięczność dla tego, kto mnie oswobodzi. No dobra, zrób o co prosi. Połóż rękę na jej ramieniu. Oh yes. Aktualizacja dziennika. Pieśń nocy. No trochę to trwało, co? Od pierwszego aktu szukałem tej pieśni nocy. Nie wiedząc jeszcze, co to w ogóle będzie. O srebrna pani, wysłuchaj mnie. Ty, która prowadzisz, księżycowa panno Selun, matko tej, którą nazwali pieśnią nocy. To koniec pieśni nocy. No, taką scjonkę trochę przypomina. O, teraz to już w ogóle. Spoe. O, takie rzeczy. O, a teraz Dark Wizarda z Mu Online przypomina. Powiedzmy. Znowu promienieje. Teraz twoja kolej, przyjaciółko. Dokonałaś tego, co zdawało się niemożliwe. Uwolniłaś mnie po stuleciu cierpienia. Twoja moc jest potężna. Taka też musi być twoja broń. Musisz wybrać, co chcesz dzierżyć, a księżycowa panna cię obdarzy. Tak rzekłam, tak się stanie. Jesteś gotowa? Co się właśnie wydarzyło? Wyświadczyłaś mi niewiarygodnie wielką przysługę. Księżycowa panna odwdzięczyła się tym samym. A teraz? Teraz Keterik Torm musi zginąć. Mm-hmm.
Uwolniliśmy pieśń nocy i zostaliśmy pobłogosławieni przez Selun za uratowanie jej córki. Dobra. No ale ona sama nie zabije tego Ketelika Torma, nie? Znaczy tak, zabicie Ketelika Torma ma niby spowodować, że te cienie przeminą z tej krainy, nie? Chociaż one teraz jakby tak już przemijają. Po uwolnieniu pieśni nocy, ale to może dlatego, że ona tylko tutaj przelatuje, nie? Tak. Jaheira była. Zdobyliśmy dzisiaj... Ketelik Torm nie jest już nieśmiertelny. Z naszych rąk zginie naprawdę. Wow, 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 tu jakieś inspiracje masowo wpadają. 175 punktów doświadczenia. Zdobyliśmy dzisiaj potężną sojuszniczkę. No tutaj Leizel też, jakaś inspiracja. No dobra, no to chyba spoko. Znajdź relikt Ketelika Torma, no w końcu! Dobra, dajcie mi tu prockę, ja się tutaj muszę rozejrzeć jeszcze. Może coś tu gdzieś schowali, co? Na przykład tabliczkę, o. Jej krwią bądź namaszczony, mroczny sędzio. Wyjście ze sfery cieni. O, tu jest tabliczka, zobaczmy. I są szkielety. A ja Astarionem chodzę. No dobra, niech będzie. Wznieś się na fali jej srebrzystej krwi. Tam było? Tak. Miecz długi, olać. Kasę mogę zabrać. O, tam jest jeszcze tabliczka. Może coś tu i gdzieś jeszcze schowali. Procka ze wskazówkami tu powinna się pewnie kręcić, no ale... Jak jakiś test zawali Astarion, to procka podejdzie ze wskazówkami i będzie szukać. Tabliczka. Przebij księżyc. Nic nie będę przebijał. Sterta kości. Sterta kości. Sterta kości w ogóle potrafi zawierać tylko jedną kość. To jest fenomen dopiero. O, tu też pewnie jakaś tabliczka była? Nie, tutaj raczej nie. No nie, chyba nic tu nie znajdę, co? Przypuść atak na wieżę wschodzącego księżyca. Ha! No dobra. W takim razie chyba trzeba jednak stąd wyjść. Uwaga, uwaga, wchodzę w ten tajemniczy portal. Wyjście ze sfery cieni. Są wszyscy? 4-7 kropeczek. Są wszyscy, dobra. Wreszcie się pokazałaś. Myślałam, że może będziesz próbował mnie unikać. Musiałam dokonać wyboru w samym sercu dziedziny pani Shar, ale ty odebrałaś mi tę szansę. Teraz moja przyszłość przepadła. Nic, tylko rozrzucone popioły i zmarnowany potencjał. Nie ścierpię dłużej twojego towarzystwa. Bądź wdzięczna, że nie pozbędę się go za pomocą ostrza. O, się wkurzyła faktycznie. Ups. Zrobiłam to, co dla nas najlepsze, zaufaj mi. Kiedyś ci ufałam. Sama jestem sobie winna. Najlepiej będzie, jak mnie zapomnisz. Mogę tylko mieć nadzieję, że ja pewnego dnia zapomnę ciebie. Twój towarzysz ostatecznie opuścił drużynę. O nie, no kto teraz będzie sprzątał obozowisko? I kupy po drabku. Chyba Karlach. Rzuciła we mnie plecakiem i sobie poszła, nie? No sorry. Tak jak mówię, zrobiłem to z premedytacją, specjalnie jej nie brałem do tej świątyni. Znaczy w sumie to nie wiedziałem, że odejdzie, nie? No ale okej. Okay. Dobra. Posępne serce poszła sobie swoją drogą. Tu w ogóle jakiś nieprzeszukany szkielet jeszcze.
No tu więcej nieprzeszukanych szkieletów. Myślałem, że tu wszystko sprawdzałem. Dobra. Tu jeszcze jakiś pomiędzy skałami. A, czyli tutaj wsio. Droga do Wrót Baldura, tak? No tutaj to jeszcze nie. Blady Elf, czyli sprawa Astariona. O, sprawa Astariona to ja będę robić, bo on ze mną podróżuje. Ale Posępne Serce, no nie, no tam. Jakoś mnie nie interesowała specjalnie. Tam Karlach, no to jeszcze przez pewien czas tam z tymi metalami coś robiłem. Ale nope. Infiltruj wieżę wschodzącego księżyca. Przypuść atak. No dobra, chyba tutaj, na wieżę wschodzącego księżyca. Robimy jakiś szturm. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, jak to wygląda. Coś czuję, że będzie walka. O, szkielet tu wisi, ale nope. Tu też wisi szkielet. No, jakieś zwłoki. Harfiarka, Henti. Dobra, tutaj się już coś dzieje. Jaheira stoi. Oni już tutaj jakiś szturm chyba przeprowadzali. Dobra, to mnie nie interesuje. Astarion niech lepiej idzie przodem, bo tu coś czuję, że zaraz jakaś rozmowa się wywiąże. Aczkolwiek pewnie na tyle ważna, że i tak Procka będzie prowadzić ten dialog. Jak to często bywa przy takich ważniejszych gadkach. Jakiś gul, kułak. O, 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 taką strzałę to ja sobie zabiorę. No, długi łuk mogę wziąć, to niekoniecznie. Co to jest? Zbroja pierścieniowa. A to? Maczuga. Fanatyk. O, o, o. No, takie klucze to już chyba mamy w dużej liczbie, ale no dobra, wezmę. Kurde, ciężkie zbroje jakieś. No dobra, to mogę zabrać. Fanatyczka. W tych zwłokach jest ilitycki pasożyt. Powinieneś mu się przyjrzeć. Gdzie? Żwiołak ziemi, jakieś obrażenia otrzymał. Dlaczego? Gdzieś tu wdepnął chyba w coś. Święty ogień tu jest, halo. Trzeba uważać. Dobra, łuk to jest jaki? A to jest krótki łuk. Jakieś krótkie łuki. O, żywiołak, święty ogień. O, miksturka. Kolejny pasożyt, zabierz go. Może ci się przydać. Gdzie te pasożyty? Może tu? Nope, to jest zwój rozmycia na sprzedaż. Ej, bo oni tu chodzą po jakichś dziwnych rzeczach. Po świętym ogniu. Kto to? Procka! Wyjdź stąd. Oho! Dobra, coś się dzieje. Z cienia wyzwolona wzniesie się w świetle księżyca i wyznaczy ścieżkę światła ku drugiej śmierci przeklętego. To jest cytat. Tak orzecze mędrzec Aulando. Blask anielskiego gniewu stawia czoła Keterikowi na dachu, a pierwsza linia obrony już padła. Jednak szturm na wieżę nie będzie łatwy, a jeśli będziemy zwlekać zbyt długo, Keterik zbierze siły i odpowie na nasz atak. Póki co, pierwszy raz jest w odwrocie, odkąd powrócił z zagrobu. Oto nadeszła kluczowa chwila. Doprowadziłaś nas aż tutaj. Co teraz? Jak to co? No, klepiemy go. Gdzie on jest? Najpierw wejdziemy i zabezpieczymy parter. Zablokujemy wszystkie wyjścia, żeby nie uciekł. Rozsądna strategia. Potem ja i moi harfiarze utrzymamy parter, podczas gdy ty zajmiesz się poszukiwaniem generała. O, widzicie? Florik zostawiła nam grupę płomiennych pięści. Przeprowadzą zwiat lochów i koszar, żeby nikt nas nie zaskoczył. Ruszamy na twój rozkaz. W sumie to wolę, żebyś dołączyła do mojej drużyny, Jaheiro. Jestem wzruszona, ale jestem już zajęta. Jak sobie życzysz, do zobaczenia po drugiej stronie.
Niech bogowie cię prowadzą. Wygląda na to, że jednak jesteś ich czempionką w walce przeciwko fałszywemu bóstwu. Szykujcie się, harfiarze. To światło przyniesie nam zwycięstwo. To światło pomści poległych. Jakie światło? Rzuci buffa jakiegoś potężnego zaraz. Nie! Polska górą. Już czas. Ketterlik w końcu zasmakuje śmierci. Nie ma buffa. Znowu wyruszamy do walki. I znowu, by ocalić wrota Baldura. A coś w tym jest. Nowa, te święte ognie tu jakieś gdzieś są, trzeba uważać. Ej, chodzą po tym. Dobra, zbieramy tutaj jakieś sprzęciory. Krótki łuk, alabarda, te klucze. Ja klucze to już zbieram tak bardziej do kolekcji chyba tylko, bo to... O, jest pasożyt! Ale dwa razy o nim wspominał, to pewnie jeszcze gdzieś jest drugi. Jest 16. Ja tu wszystkie pasożyty znajdę w tej gierce. Na razie kolejny klucz, kolejna zbrojka. Trzeba uważać, żeby Leizel się nam nie przeciążyła. Jest pasożyt. Cyk, 17. Okej, kluczeł. Żrącej bulwy to nie chcę. Te bulwy przyciągające to są fajne, a te żrące to tak średnio. Tutaj jakiś leży. Wreszcie zanurzymy oręż w krwi absolutu. Podoba mi się twoja żądza krwi, pasuje do ciebie. O nie, Leizel przyciążona trochę. Nawet teraz, w przełomowej chwili, marnujesz oddech na gadanie. No sobie tutaj dyskutują. Dobra, Starion pomoże chwilowo tutaj coś nosić. Niech tak będzie. Fanatyk. Tam coś jest. Okej. Kułak. Dobra, idziemy tam. Będzie jakaś walka pewnie za chwilę. Kwatermistrzyni. Adeptka. Jeszcze jeden klucz. Wasze zwłoki będą wspaniale wyglądały wywieszone z okien. Tam jest Azrael. Ej. I Glaurik. To dobra. Sami znajomi tu widzę. No, może być ciekawie. Dobra, robimy tak. Ja tu się na wszelki wypadek ukryję, nimi wiadomo. Aha, tu się nie ukryję, bo tu się wszyscy gapią przecież. Ale nie, ale oni się gapią, a ja się i tak ukryłem, bo to są po mojej stronie, tak? Dobra, to może coś nawet z tego wyjdzie. A tu mogę podejść i się ukryć chyba. Nie wiem, sprawdzę. No, a później sprawdzimy tu. Co, oni tu idą za mną? Wszyscy? Jesus. Się tu jakoś tak ustawiają. Patrzcie, jakiś szyk. Trzymać szyk. Trzeba bronić bestii Kodo. Dobra, wypuszczę prockę przodem. No, najlepiej by było jakoś zaatakować z nienacka chyba, co? Czy nie? Bo tutaj nie ma co gadać chyba z nimi. Biedni niewierni, którzy obawiają się prawdziwego Boga. Jeszcze coś powiedz. Dobra. Nie wiem, co robić. Tam jeszcze są z tyłu. Tutaj są, patrzcie, tutaj są na górze jeszcze. No to może być jakaś poważna walka. A tu jeszcze tego Ketterlika to raczej nie będzie, nie? Nie możesz grać na zwłokę bez końca. Dobra, już idę, halo. Ja proponuję zrobić coś takiego. Rzucić bulwą, jakoś ich tu zgromadzić. Rzucić wodą. I walnąć jakimś zimnem albo błyskawicami. Co wy na to? Może być? Może być, nie? Ruszaj się. No i czekaj, Jesus. Popędzają, nie? Dobra, niech tak będzie. Procka chwyci za bulwę. Ile tych kluczy ona w ogóle ma? Bulwa. Ja to zaraz zrobię.
się zdziwią tutaj. Co się stało? Boisz się swojego przeznaczenia? Nie, celuję bulwą, a co nie jest takie proste, bo mam wybity bark. Jakbyś nie wiedziała. Jakoś tak tutaj, bo to jest duże i nie wiem, czy to ta bulwa przyciągnie, więc lepiej tych lżejszych przyciągnąć do tego dużego, nie? No niewątpliwie poważna bitwa się tu szykuje. Tu jacyś harfiarze sobie leżą. Okej. Więc procka z wybitym barkiem tak sobie zrobiła. Co powiecie tak na jakiegoś blesa dla wszystkich, bo tak fajnie stoją? Tylko nie wszyscy są w walce, nie? Więc... Wiecie, masowy bles, jakbym rzucił masowe kojące słowo, ale to nasi są jeszcze ukryci tutaj, nie? Dobra, powiedzmy, że Lazel, która jest ukryta, niech ona się zbliży. Nawet jakby mieli ją wykryć, ale nie jest dobrze. Potrzebujemy najpotężniejszej cieczy w Baldurze, czyli wody. Ale nie dla procki, halo. Nie, weź to wyłącz. Dla Lazel, która ma tutaj w ogóle masę tego sprzętu. Woda dla Lazel i... Uwaga, uwaga, gdzie ona jest? Tutaj. Czy wody starczy dla wszystkich? O, co to jest? To, aha, on też żyje. Tak. Ścieżka zablokowana. Jak to zrobić? Nie, tu trzeba jakoś podejść inaczej chyba. Podejdę bliżej. Okej, jeszcze raz. Rzut wodą. Kurde, ten z tyłu się nie załapuje. Jakoś tutaj nikt się nie załapuje, bo... Ej, bo ta Glowrik, ona mi blokuje pole widzenia. Dobra, jakoś przez chwilę mogłem rzucić. Nie wiem, tak spróbuję chyba, chociaż... Nie, ona się jeszcze inaczej musi ustawić. Musimy to dobrze zrobić. Ja tu zaraz coś wymyślę. Lazel, ona nie jest w walce wciąż. Niech podejdzie jeszcze bliżej. Okej, weszła do walki. Jest jeszcze więcej postaci. Ja sobie tu podejdę i teraz. Teraz mamy lepszy kąt. Tutaj na górze jakiś siedzi, ale tylko poziom czwarty, więc nic strasznego chyba. Dobra, podejście kolejne. No i ścieżka zablokowana. O Jezus. No nie idzie tego zrobić. Dobra, podejdę tu. Jeszcze jedna próba. O! No tamtego chyba nie załapię. No czemu ścieżka zablokowana? Dobra, tutaj. Okej. To są jeszcze jakieś takie klony jutsu, nie? Wilgoć. Glowrik, fanatyk. Akolitka Zrel też ma wilgoć, to jest ważne. Dobra, potrzebujemy... No chyba Gejla, nie? Potrzebujemy Gejla, czemu on jest tak daleko? No dobra, idę tutaj, zobaczymy jak mu pójdzie. Jakby co, mamy stuknięcie obcasami. Jakoś tędy. Na razie jeszcze nie wszedł do walki. Może podchodzić. Zarzucimy łańcuch błyskawic, albo nie, zarzucimy stożek zimna. Tylko, że on tu blisko podejdzie, pewnie będą go atakować, ale może niekoniecznie. Idę tam. Okej, inicjatywa w porządku. A tu coś zaraz wymyślę. Uwaga! Stożek zimna sięga nawet tamtego na końcu. No, w tej fanatyk przeżył. No, no dobra, to już niewiele im tego zdrowia zostało. Dobra, Gale na razie niech się nie rusza. I teraz tak, Lazel to jeszcze tu może podejść, nie? I coś tu klepnąć. Czy ona ma szansę coś dobić? Tu może dobić. Ten ma cały czas wilgoć. No dobra, wbijam się tutaj chyba tą Lazel, nie? Trzeba atakować. Atakujemy. No, twardy.
Dobra, Astarion będzie musiał to dobić. Gdzie on jest? Tutaj, gdzieś na tyłach. No i trzeba będzie się następnymi zająć. Tutaj mamy dużo tych sojuszników, więc nie powinno być chyba problemu, co? Oho, już wszedł do walki jakoś tak szybko. Dobra, jest na podwyższeniu. Czy my chcemy strzelać, czy chcemy podejść też? Ja bym chyba strzelał. Ja bym chyba strzelał jednak. Temu zostało 17, temu 24. Załatwmy tego na tyłach. Tak jest, dodatkowy atak. Spróbujmy walnąć tylko z drugiej ręki. Chybienie krytyczne? Astarion? No proszę was. Okej, to wystarczyło. Mamy expa, czyli jeszcze się jacyś tu dołączają. Skąd oni się biorą? No dobra, no spokojnie. Lejzel, trzeba będzie mojego... Aha, on tutaj gdzieś jest, żywiołak ziemi, gdzieś daleko. Dobra, Astarion. Niech się tutaj gdzieś przyczai najlepiej. O. Nic tutaj nim więcej nie wymyślę, nie? Koniec tury. Jeżeli chodzi o Prockę... Jeżeli chodzi o Prockę... Wszyscy są już w walce chyba, nie? No mógłbym jakiegoś blesa rzucić im, ale ja wiem, czy jest potrzebny tak naprawdę. Nie wiem. Dobra, idę tutaj do przodu po prostu. Tylko jakoś tak bokiem stanę z boku, żeby oni w ogóle mogli przejść i coś tutaj robić, nie? Powiedzmy, że tutaj będę. Zrobimy sobie tak. Na wszelki wypadek. Koniec tury. Jeżeli chodzi o Gale'a, no jego bym trochę chyba cofnął jednak, bo to nasz dzielny mag. O, tylko żeby oni mogli przejść. Dobra, tutaj nim stanę jakoś tak z boczku, na schodach. Wiecie co, załączę mu może jakąś niewidzialność na wszelki wypadek. Mamy te mikstury niewidzialności. Weź ty sobie to wypij. O, jego nie ma, nie? Dobra, koniec tury. Lejzel. Lejzel. Osłona przed śmiercią. Co to w ogóle jest? Przy pierwszym trafieniu, które zredukowałoby punkty wytrzymałości postaci do zera, zachowuje ona przytomność 1 punkt wytrzymałości. Rozumiem. Rozumiem doskonale. Mamy jeszcze właściwie akcję. Ja może sobie olejek jakiś tutaj użyję, taki mały, na broń. Mogłem wcześniej to zrobić, no ale spoko. Rozcieńczony olej ostrości. Niech będzie. Pójdę gdzieś w kierunku tego gościa. O, to jest ten zbrojmistrz cały. Ej, 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 ten. Dobra, to może jednak gdzieś. O, Dobra, stanę sobie gdzieś tu z boku. Okej, koniec tury. Jaheira tutaj w ogóle zaraz będzie miała ruch. Zobaczymy, co odwali. Gdzie ona jest? No, zmieniła się w jakąś panterkę. Sorry, ja już tu wszystko pozabijałem. Musisz iść, o, na przykład tego atakować. Może być. Tylko skoczyła. O nie, proszę nie zabić Jaheiry. Halo. To tak być nie będzie. Jakby to Ferdek powiedział. Moja dryada. No dryada. A teraz oni będą mieli ruch. Ej, no dryada mogłaby się przydać. Dobra, spróbujmy podejść tą dryadą. Z jakiej odległości ona może właściwie te kolce rzucić? No tak nie bardzo. No dobra. Już dużo nie zostało chyba do zakończenia tego aktu. Będziemy niedługo spać. Nawet jak dryada by miała gdzieś zginąć, no to trudno. O, 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 coś takiego. Niech oni spróbują tu podejść, chociaż tam jeden wygląda chyba jakby miał kuszę. Nie, to nie kusza, to lacha jakaś. Dobra, rzucam tu. Dobra, jakieś kolce. Niech tak będzie. I tę dryadę... Aha, już jej nie mogę wycofać. Well, no to wtedy sobie rzucę to. Uwaga, koniec tury. Moja Jaheira, proszę jej nie bić. Ała! Ej, no żeby mi Jaheiry nie zabili. Znaczy nie wiem, czy ona jest do czegoś potrzebna, ale... Tu chybienie. Chybienie krytyczne. Chybienie, dobrze, dobrze. Co tu jeszcze?
teraz tutaj sprinty jakieś, gdzie oni w ogóle idą? Nie chcą po kolcach chodzić, może chcą na górę wejść. Ło, jakieś błogosławieństwa, to jest takie straszliwe. O, dobra, coś rzucił. Coś rzucił, który to rzucił? Głód Hadara, ten. Trzeba mu przerwać koncentrację za wszelką cenę. Na przykład moim żywiołakiem, gdzie on w ogóle jest? Proszę, on tutaj daleko jest. O, panie. On tutaj nie może przejść przez nich. No ale na szczęście mamy teleport. Ale po kolcach by musiał iść. O, Jesus. Nie może skakać. Zablokowali mu tu przejście, no. A, o, trudno. Zrobimy tak w takim razie. Przeniosę się gdzieś tu. Zaatakuję tego gościa. Musimy ratować Jaheirę. Idziemy pomóc. No, coś tam trafił, ale miał też chybienie krytyczne. Dobra, teraz wsparcie. Gdzie to wsparcie? Są ci goście, którzy blokowali mi. O, tutaj strzelają. Dobrze, dobrze, dobrze. Też słabo im to idzie. Ci, którzy blokowali naszego żywiołaka. Idziemy Urzetem. Urzet za daleko nie dojdzie. Załączę mu sprint. Niech on też biegnie się tutaj przydać, nie? O, na przykład zbliży się gdzieś tutaj. Później będziemy myśleć, co ma robić. Aha, się przewrócił. Spoko. Może być. Ej, co to za głody tu się załączają? Halo, trzeba to... Ej, to nawet obrażenia jakieś robi chyba. No, widzę, że... Pole bitwy. Tu jakieś całuny, tu jakieś kolce. Ta, ten chodzi po kolcach. Dobrze, dobrze, dobrze. Niech idzie, niech idzie, niech idzie. Połowę zdrowia stracił. What the fuck? Dobra, teraz ja. Musimy przerywać te koncentracje, bo tutaj za dużo smrodu jest, widzę. No okej. Gail, gdzie ty jesteś? Głód Hadara, obrażenia natury jakieś wchodzą, od kwasu, od zimna, cuda, nie chce mi się tego czytać. Dobra, musimy się stąd wyrwać i zacząć rzucać jakieś zaklęcia potężne. Ten tu chodził po tych kolcach. Tam jest jakiś. Tu jest jakiś adept. Dobra. Stanę sobie tu. Tylko żeby się nie przewrócił. Zapomniałem, to jakieś lody są. Halo. Ech. To co? Jakaś błyskawica? I będziemy dobijać ich. Ważne, żeby im te koncentracje przerywać. Koncentracja głód Hadara. I ten ma koncentrację głód Hadara. Dobra, na pewno tego chcę trafić. Dobra. Tu jakiś na górze padł, na dole padł. Tego dobijemy. Ten został ranny. Gail. Niech on włączy sobie znowu niewidzialność. Mamy dużo tych fiolek, wypij to. Gaila tu nie ma, jakby ktoś pytał. Cyk, się trochę przesunę. Dobra, koniec tury. Procka klocka, może za chwilę. Ta Leizel, gdzie ona jest? Niech ona... I co? Trzeba tę koncentrację przerwać jeszcze. A, tu mogę na pewno. Podwójny koszt punktów ruchu za trudny teren. Tu w ogóle błogosławieństwo rzucili. Dobra, trzeba z koncentracji tutaj go wytrącić. A z tego jakbym skorzystał 75. Nope. Walimy normalnie chyba, nie? Tak mi się wydaje. Jest ten olejek. Chyba, że blesa procką damy. Ale nie, dobra, normalnie. Rzut obronny na koncentrację. Sukces, kurde. Dobra, jeszcze raz. Rzut obronny na koncentrację. Sukces. What the fuck? Dobra, Ostalion. Ostalion, niech on podejdzie. Tylko żeby się tu nie przewrócił gdzieś. Tu jest lód. Trzeba uważać na ten lód. Ale to... Jak tu iść, żeby nie iść po lodzie? Nie wiem, może tędy?
Tu nie ma lodu, nie? Chyba nie ma, jest krew. Dobra, idę tędy. Okej. Okay. 9 tylko. No to nie. To tylko z tej jednej ręki sobie trafię. Za mało punktów ruchu. Co ma za mało punktów ruchu? Dobra, w takim razie dołożymy sprincik. Mhm. A może... Wiecie, co mi przyszło do głowy? Weźmy tym. Jakie 60%? Nie, to nie. Dobra, nie, to tak. 90%, to wygląda lepiej. Mhm. Ten głód Hadara jest i on przeżył, tak? On przeżył, ale to teraz nawet to, magiczny pocisk. Cyk. Tutaj. Dziewiętnaście, 16. Dobra, spróbujmy dobić tego. Pyk. A, za daleko, za trudny teren. A tego? No też się nie da. Jesus, dobra, inaczej. Inaczej. Niech on tutaj przejdzie jakoś. Głód Hadara przeminął. Dobra, spróbujmy z tego miejsca. Pyk. O. Tu też jest głód Hadara. Tylko, że zostanie jeszcze mu też jedno zdrowie, bo ma osłonę przed śmiercią, tak? Ale dobra, to się go jakoś dobije już. Ważne, żeby zrobić tak. Dobra, ten padł. Ten ma ten głód Hadara. Dobra, to teraz sobie użyję jeszcze tego. 50%, no to niech będzie raz, dwa na wszelki wypadek i tutaj raz, dwa. Okej. I co, przeżył? Jak on to zrobił? O, nie wiem, co się tutaj dzieje, no ale dobra. Będę dobijał w takim razie. Będę dobijał. Procka. Procka jest dosyć daleko, ale to nie szkodzi. Zaraz coś tutaj wymyślę. Podejdę sobie nią. Ona ma dużo ruchu. Ważne, że nie ma tych całunów już tutaj. To mi się podoba. Czy dałbym radę ich sięgnąć? O wiem, rzucę jakimś takim materiałem wybuchowym, których tutaj mamy dużo. Jakąś bombę im zasadzę. Uwaga, uwaga. Pyk. Rzucam tym. Ej, no czemu on ciągle żyje? Jak on to robi? Nie rozumiem tego. Już kilka razy mu to jedno obrażenie zostawało. Ale on nie ma tego dodatkowego życia. Ej, no nie wiem, o co chodzi. Dobra, spróbujmy inaczej. Spróbujmy inaczej w takim razie. Wypij procką miksturę szybkości. Mhm. Dobra, chyba się tutaj jest woda, tu nie ma lodu, nie? Podejdę tutaj bliżej. 56, nope. Czemu to go tam nie zabija? Proszę mi to wyjaśnić. Dobra, spróbujmy jakimś byle kwasem rzucić po prostu. Może to wystarczy. 20% to nieważne, ważny ten rozprysk, tak? Dobra, tego też nie rozumiem. No to się trochę tutaj komplikuje. Nie wiem, czemu on tutaj żyje ciągle, ten gościu. Dobra, przemieszczam się tu. Tutaj koniec tury. Ona już chyba nic nie wymyśli, chyba że... co? Mogłaby wypić miksturkę, ale nie chcemy. Dobra, ona sobie podejdzie tutaj bliżej, koniec tury. Astarion już chyba co miał zrobić, to zrobił. Koniec tury, panterka. Tego trzeba jakoś tutaj rozpracować. Aha, głód Hadara znowu. O co chodzi z tym gościem? Pewnie czegoś tu nie wiem. Dobra, spróbujmy go dobić kolcami.
Jeszcze raz rzucę kolce po prostu. No dobra, kolce go zabiły. Zlikwiduję kolce, żeby nam nie przeszkadzały tutaj w czymś. Dryada musiała wkroczyć do akcji, żeby tego gościa porobić. No nie, moja Jaheira. Żyje wciąż. Ratować Jaheirę. Aha, ktoś tutaj idzie jeszcze. No, chybienie. Trafienie krytyczne w kogoś. Ci tutaj biegają na sprincie i nic nie mogą zrobić. Dobra, tego trzeba zlikwidować, zanim Jaheira mi zginie. Na przykład mój dzielny żywiołak będzie klepał. Tak, tak, no ten trafia tutaj solidnie. Jest dobrze, stanę tutaj jakoś z boczku, żebyśmy mieli miejsce dla innych. Tu ekipa, gdzie oni są w ogóle? A, oni tam sobie strzelają, tak? Tutaj ktoś przyszedł, załatwili tego na górze. Dobrze, dobrze. I Urzet. Gdzie jest Urzet w ogóle? Aha, on się ostatnio pośliznął, no spoko. On tu nie może za bardzo nigdzie dojść. Dobra, on będzie tankował w razie czego. Tu jeszcze ktoś stoi. Trzeba będzie go rozpracować. Koncentracja, błogosławieństwo. Tego całunu już tutaj nie ma teraz, tak? Dobra, wszystko się zgadza, koniec tury. Tego trzeba pokonać. Czy kogoś powinienem podleczyć? No mógłbym podleczyć Jaheirę, tylko nie wiem, czy jestem w stanie właściwie. Takim rzutem jakimś. Tego na pewno będzie trzeba zabić, żeby nam Jaheirę nie zestrzelił. Może tak, spróbuję jednak trafić Lachą. Tutaj. Tak, to wystarczy, żeby go pokonać. Mamy go, 110 punktów doświadczenia. Dodatkowa akcja, bo procka jest na miksturce, tak? Okej. No to w takim razie... Zobaczymy, czy mogę delikatnie podleczyć Jaheirę i dać jej blesa. Rzucę... i siebie przy okazji podleczę. Rzucę gdzieś tu. A, za bardzo nie podleczyłem, no ale to tak... Jak się rzuca tymi większymi miksturami, to w sumie nie wiem, czy można podleczyć. Pamiętam, jak graliśmy na multiplayerze, to tymi dużymi... Coś tam jakieś różnice były w tym rzucaniu dużymi, a tymi zwykłymi. Coś tam czasami nie wychodziło przy tych dużych. No nieważne, w każdym razie z procką jest tutaj wszystko w porządku. Mogę jeszcze właściwie kojące słowo rzucić. Niech ma. O, teraz tak bardziej podleczona. To jakiś byle łucznik jej może nie załatwi. Dobra. Trzeba tutaj gdzieś podejść. Na razie może zostawmy prockę. Weźmy Astariona. Weźmy Astariona, spróbujmy zestrzelić tego gościa. Czy dam radę podejść nawet. Dam radę podejść i zaatakować, więc podejdę. No, tam już nikogo nie ma. Żeby po tym lodzie gdzieś się tutaj nie przejechał. Ten jest załatwiony. I zniknął, znaczy ten lód przeminął, tak? Czy dam radę z tego kąta sięgnąć tego gościa? O, to jest zagadka. Za mało punktów ruchu, tak? Nie da rady. Dobra, weźmy kogoś innego. Weźmy Gale'a. Magiczne pociski. Raz, dwa, trzy. Wystarczą? Żyje czy nie żyje? Żyje jeszcze ten gościu. Dobra, niech tak będzie. To jest chyba ostatni, tak? Jeszcze żyje. No to koniec tury. Procka, koniec tury. Lejzel, czy ona znajdzie jakieś takie miejsce, żeby go tutaj trafiać? 80%, spróbujmy. Dostał. Poszło. Harfiarze, utrzymajcie to piętro. Nie pozwólcie, żeby ktokolwiek umknął i ostrzegł armię. Co tam ona jeszcze mówiła? Najpierw trzeba rozprawić się z Keterikiem. Spoko, to za chwilę, tylko najpierw... Najpierw trzeba by tutaj przeszukać to pole bitwy, nie? A w ogóle handlarz jest. Kwatermistrzyni Tali. Dobra, ja się trochę tutaj wrócę procką, bo tu jeszcze mieliśmy takie nieprzeszukane ciała.
No ale tam miałem pewne problemy z tą bitwą. Nie wiem, z tym jednym przeciwnikiem. Z tą fiolką mi nie wyszło kwasu. Wcześniej on tam jakoś się trzymał pazurami tego życia. Nie wiem czemu dokładnie. Sobie zobaczę później na powtórce nagrania, bo pewnie o czymś oczywistym zapomniałem. Tak, oni sobie tu biegają. Jakiś harfiarz, przeszukamy. O, bomba się zwróciła, patrzcie. Miksturka też się zwróciła. No, to mi się podoba, wszystko się zwraca. Glowrik. To jest ta... O, coś jest. Notatka z przypomnieniem z Rel. Baltazar nie dał znaku życia. Gdziekolwiek się podziewia, pozostaje tajemnicą. Potrzeba kogoś do zbadania jego komnat, ale niewątpliwie zostawił pułapki jak stąd do samych piekieł. Może hobgobliny. No, taka nic nieznacząca wiadomość właściwie. Topór bojowy. Tutaj mamy jakiegoś harfiarza. No, taka zbroja, no mogę wziąć. Tam jedną taką zostawiłem chyba, nie? Dobra, zobaczmy co tu jest. Adept Furek. Z kluczem kolejnym. Trzeba będzie chyba klucze zostawić w obozowisku, jak będziemy przechodzić do nowego aktu. Co wy na to? Dobra, Astarion dźwiga. Krótki łuk. Fanatyk jakiś. To na sprzedaż. Zbroika. Oho, Astarion też przeciążony. No tu jest jakiś kupiec blisko. Trzeba będzie podejść za chwilę. Może coś tam pohandlujemy. Akolitka z Rel. O, to mnie interesuje. Zwój strachu. Bierzemy. Zwój trzasku. Bierzemy. Pasożyt. 18. Bierzemy. Jakaś zbroja. O, 130. Dobra, wezmę. Protektor absolutu. Z tej tarczy bije energia absolutu, której niewidzialne fale przywołują napiętnowanych. Jeśli postać uzbrojona w tę tarczę ma piętno absolutu, no to nie my, wszystkie odnoszone przez nią obrażenia od czarów są zmniejszone o jeden. Uderzenie tarczą to kojarzymy, ognista tarcza, chłód. Lodowato-zimne płomienie rzucają światło w promieniu 3 metrów. Odnosisz jedynie połowę obrażeń od ognia oraz zadajesz obrażenie od zimna każdej istocie, która trafi cię atakiem wręcz. Dobra, to na sprzedaż. Toporek plus 1 na sprzedaż. To była ta akolitka, tak? Kolejny klucz. O, Astarion to już taki naprawdę bardzo przeciążony. A przeciążymy jeszcze trochę Leizel. I... O, Astarion idzie. Musimy dojść do kupca. O, gdzie jest kupiec? Tutaj stoi kwatermistrzyni. Dobra, zbieramy wszystkich, żeby byli bliżej. Wszyscy będą tutaj handlować, ale Astarion będzie gadał, nie? Ponura robota, takie zbieranie ekwipunku od poległych. Jak ona wie? Z tego co słyszałam, bitwa jeszcze się nie skończyła. Potrzebujesz uzupełnić zapasy? Tak, chcemy handlować, przecież trzeba się odciążyć. Ty masz jakieś pieniądze? Nie masz nic. No ale dobra, jakieś zwoje weźmiemy, takie fajniejsze może, nie? Mówicie, że zwój ściany ognia fajny. Więc wezmę. To nie chcę. Taniec od Tona, wezmę. Tego nie chcę. Wiedźmowy pocisk, kto tam mamy, wyuczony, wampiryczny dotyk, zwój uśpienia, kiedyś z tego korzystałem. Urojony zabójca. Zwój telekinezy, żeby kimś rzucić, tak? Dominacja jakaś. No szału to ona tutaj nie ma, no jakiś 1000. Dobra, co ja mogę właściwie... Musimy te zbroje wywalać, nie? Czyli tak, to... O, już jest 300. To 900. No nie, no trzeba tu pozabierać jej. Dobra, wezmę tę telekinezę. Wezmę to sferalne wiązanie. Wezmę tę dominację. Mamy 3000. Ja tego nie chcę chyba. Może koronę obłędu wezmę? No dobra, 3100. Leizel, ona jest tak też mocno przeciążona. Trzeba te zbroje poprzynosić. 2700. Te żelastwa jakieś bardzo ciężkie, niekoniecznie. To jest ciężkie. Tego nie chcemy. Tego nie chcemy. 2900, tak? Mhm.
Hełmy jakoś dużo ważą? Nie za dużo. No dobra, oddam to piekielne żelazo. Niby już potrzebne nie będzie. 80. No dobra. Wymiana. Jestem odciążony. Niech blask pani. Dobra, dobra. Jaki tam blask pani? Bierzemy te karteczki. To kasa dla Procki. A tu w ogóle przecież mamy Glewia Księżycowego Blasku. To, co dostałem w nagrodę, tak? Konturę tej broni będącej darem od pani Eileen i jej świetlistej bogini jarzą się srebrno-białym światłem niczym księżyc rozświetlający co noc firmament. Zaklęta broń plus 2 to jest. Ogień i światłość, ale to u Astariona to tak widać, nie? To musiałbym przekazać Leizel, jak to u niej by było. O właśnie, u niej jest tylko światłość. Glewia księżycowego blasku, lśnienie. Ten obiekt rzuca jasne światło w promieniu 6 metrów. No świetnie, ale co mi po tym? No nie, no, Leizel ma lepszą broń, chyba że ten skill tutaj jest jakiś wybitny. Uderz wroga, przywołując iluzję roju księżycowo-bladych motyli, która daje ci ułatwienie do ataku na cel. No, raz na krótki odpoczynek. No, to nie. No dobra, no to w takim razie dodaj do towarów. Długi łuk, ten krótki łuk trzeba wywalić. A poza tym to na sprzedaż, to na sprzedaż, to na sprzedaż. Tego nie chcemy, nie? Gida Szar. Bardowska inspiracja, to na sprzedaż, tu jest oznaczone, to na sprzedaż, to też, te hełmy. No to chyba też. To też. I to wszystko dodaj do towarów. A to też, nie? Bo to ten dzwonek, to już raczej nic z nim nie zrobię. Jakieś kadzidełka, kasa dla Procki. Astarion. Zwoje trzeba przekazać Gailowi. To strzała, to nie wiem, Leizel je zbierała chyba. Te ogniste to Leizel zbierała. Toporek plus 1 tutaj. Tarcza tutaj. I to również dodajemy do towarów. Tarcza i toporek. Dobra, jakoś się to tutaj układa wszystko pomału. Przeciążona nie jest, nawet dużo może udźwignąć jeszcze. Klucze, matko boska. Do setki dobije niedługo, jak tak dalej pójdzie. Stanowczo trzeba to będzie zostawić w obozowisku, jak będziemy zmieniać akt. Dobra, jest nieźle. Procka delikatnie ranna, ale to nic. Czy coś tu jeszcze mogę podnieść? Na pewno. Tutaj na przykład. Dobra, zbieramy. Oho, co to jest? Halabarda czujności. Broń wartownicza. Premia plus 1 do testów inicjatywy. Oraz ułatwienie do testów cech związanych z percepcją. A to nie jest to... To nie jest to, co mogliśmy kupić czasami? Chociaż nie, to jest coś innego. Test ataku w ramach reakcji jest wykonywany z ułatwieniem. Jedna z wczesnych wersji tej halabardy została odrzucona przez mistrza Kowalskiego, który ją wykuł. Przyczyną była nadmierna ekspresyjność halabardy, która potrafiła wstrząsnąć w niebogłosy alarm. Wrzasnąć w niebogłosy alarm, albo ryknąć triumfalnie, że siła przepełnia mnie niczym pieśń nadziei. A, ciekawe. Dobra, weźmy to. A co to w ogóle za notatka? No bo to jest ten handlarz. Możliwe, że to jest to, co widzieliśmy tam wcześniej. Monety duszy to na sprzedaż też. Cuchnąca siarką notatka. Do wszystkich zainteresowanych. Fruk utknął głową w beczce z masłem, a kiedy jego diablik próbował mu pomóc, obaj spadli z krawędzi do wulkanu. Śmiałam się tak, że Zariel wyrzuciła mnie z pokoju. Poza tym niewiele cię ominęło, choć ja się bez dwóch zdań za tobą stęskniłam. Buziak, Flo. Zbroja płytkowa. No, ładny pancerz, ale no nie, no mamy lepsze, to na sprzedaż. I krasnoludzka zbroja paskowa. Ciężki pancerz. Mamy lepsze, ale to trochę przeciąży tutaj.
No, tych rzeczy nie chcemy. Jak tam obciążenie Leizel? Daje radę. No dobra. O co to za tarcza? Halo? Okuta tarcza plus jeden. Mogę wziąć. Aha, to jest taka, no ale 300 warta, powiedzmy, że zabiorę, ale... Czy plus 3, klasa pancerza, nieźle. Normalnie plus 2 mamy, ale... Ale nic tu więcej nie ma. Ta gorliwa pomoc, tak? Ja sobie tego rzucam. Komórka czarów poziomu pierwszego, ale ja wam powiem... Jakby procka później miała więcej zdrowia, na tyle dużo, że ten przyrost stąd, to takiego wielkiego procentu by nie dawał więcej. Może lepiej, jakby miała jeden pancerza więcej. To uderzenie tarczą to jest taka lipa. Ta komórka czarów poziomu pierwszego to wiele nie zmienia, a pancerz plus jeden, klasa pancerza, może... Ja jej to zostawię na razie. Niech ona to sobie ma. W ogóle exp, coraz bliżej poziomu, fajnie, fajnie. Tarcza, miecze jakieś tutaj takie białe. Narzędzia złodziejskie mogę zabrać, halo. Bierzemy to. Mikstura większego leczenia też, zwój jakiejś barwnej kuli. Dynia, jabłka, więcej narzędzi złodziejskich. No, nie biorę tych narzędzi. Wszystko biorę, tylko nie narzędzia złodziejskie. Dobra, przekażmy to do obozu. Bo tutaj nazbierałem jakieś dziwne rzeczy. Zwój barwnej kuli, niech sobie będzie tu. Astarion bierze to. Spoko. Pochodnia. To pewnie na górze gdzieś tutaj pokazują, że jest jeszcze do zebrania, do przeszukania ktoś, ale najpierw ci na dole. Tutaj sfajczyłem jakiegoś gościa. Kolejny klucz. Nie zbieram tych zbroi chyba, chociaż trochę kusi. Dobra, wezmę jeszcze. Powiedział procek, że nie zbiera i zebrał. No to cały ja. Klucz zbieramy. Tej zbroi nope. Tu jakaś adeptka, kolejny klucz. Kolekcjonerka kluczy. Okej, czyli to mamy. A to? Aha, to są te trzy gobliny. Dobra, to kojarzę. Teraz trzeba jakoś wejść, po drabinie, do tych na górze i zobaczyć, może tam coś ciekawego mają. Chociaż jacyś tacy strzelcy niskiego poziomu, wątpię, żeby coś tam ciekawego mieli, no ale zobaczymy. W każdym razie walka zakończona sukcesem. Kilka potężnych zwojów zużyłem, ale jest dobrze. Czyli tak, akolita tutaj jakiś. O, okej, może być. To zabieramy. Specjalne strzały. Takimi tutaj nas ostrzeliwali. Na szczęście nie zużyli wszystkich. Takie strzały zimna... Nie, to chyba Astarion trzymał takie rzeczy. Tak, ona miała ogniste jakby co. Ty zimna, to tutaj Astarion ma. Dobra. I jeszcze więcej kluczy. No, uwaga, w tym momencie poproszę w komentarzu osiągnięcie za zdobycie setki kluczy przed ukończeniem aktu drugiego. No, fajnie. Stanowczo trzeba je będzie przekazać do obozu. Tam ponoć ta kasa mi tak bardzo ciąży u Procki. Też były sugestie, żeby część kasy zostawić po prostu w obozowisku. Można by tak pewnie zrobić. No dobra. To co, idziemy dalej? A, jeszcze mogę się kawałek przejść, coś tutaj porobić właściwie. Idziemy. Jeszcze chciałem Baldurka sobie dzisiaj nagrać, no ale idziemy dalej. Może tego Keterika byśmy dzisiaj porobili. Też podejrzewam, że długa będzie walka z nim. Zagadajmy z Jaheirą, zobaczymy, może jakieś podsumowanko tutaj będzie. Wyleczyła się, to jest dobra wiadomość. Jeśli zdołamy utrzymać to piętro, wieża będzie nasza. Zostanę tutaj, dopilnuję, żeby przywitać kogo trzeba szablą. Jesteś już blisko. Czas na ostatnią audiencję u Keterika. Wyczuwam w twoim tonie nutkę zazdrości. Może chcesz wziąć udział w finałowej konfrontacji? Spostrzegawczy jesteś. Pewnie dałabym się namówić. No to namawiam. I dobrze. Już czas. Keterik w końcu zasmakuje śmierci.
Mamy Jaheirę w drużynie. Jak za starych, dobrych Baldurów, co? No ale podejrzewam, że tak cały czas to ona nie będzie. Na swoją drogą, poziom 8. A, momencik. Odporności, skrzacie, błogosławieństwo to od nas, nie? Czarowanie w zwarciu ma, spoko. Pogail też może takie coś odpalać chyba, nie? No tutaj, okej. Atletyka, zręczność ma bonusy do przyrody, opieka nad zwierzętami. Drapka jej możemy dać pod opiekę, jak ma opiekę nad zwierzętami. No nie wiem, gramy jeszcze w tym odcinku? No w sumie dopiero godzinka ponad. No dobra, zobaczymy tego Katerika może. Może jakaś jednak krótka walka będzie, skoro mamy Jaheirę do pomocy. To może to będzie szybka walka. Tutaj już sobie czytałem. Gdzie tu się do niego idzie? Ja go zaraz tu zczapię. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Aha, stop. A, tu jeszcze ktoś jest. Radia, pani dusz. Nekromita, poziom trzeci, poziom trzeci, poziom trzeci. Jakieś słabaki, słabiaki. Ale to ze zbroją maga, to może być coś groźniejszego. Atak okazyjny, grobowa magia, co to jest? Za każdym razem, gdy zadajesz obrażenia od czarów... Aha, to w sensie ona jak zadaje. Zadaje dodatkowe obrażenia nekrotyczne. Mamy odporność na obrażenia nekrotyczne. Przynajmniej 3/4 drużyny. Tej głównej drużyny, pomijając tych dodatkowych, nie? Pancerz 15. No nie, no to jakieś słabiaki chyba, chociaż ja wiem. Dobra, na wszelki wypadek, słabiaki, niesłabiaki. Proszę się ukryć. A, podzielę ich lepiej. No chciałoby się tutaj im coś odwalić, nie? Chciałoby się tu rzucić bulwą. I to bardzo by się chciało rzucić bulwą. Idę rzucić bulwą. Dzień dobry, ja tu wpadłam rzucić bulwą. Nie wiem, co wy na to, ale... Takie mamy klimaty. Ja mam nadzieję, że ja w tym trzecim akcie tam gdzieś te bulwy będę mógł dorwać. Bo obok dzbanków z wodą to jest najpotężniejszy przedmiot na Battle.necie przecież. Hello! No, tak średnio wyszło. No ale spoko, jakoś ich tutaj zbiłem w kubkę. I teraz tak. Procka, klocka... Parabellum, czyli jakoś tak. Dajcie mi Lejzel. A, ona tu przejść nie może. Jesus. Dobra. No tu Urzet w ogóle wszedł do walki. Driada wyszła do walki. Nie no, przycisnę się jakoś, tu idę. I blokują przejście żywiołakowi na przykład. Dobra. Czyli pierwszy potężny przedmiot został użyty. Bulwa, tak zwana. Teraz trzeba użyć drugiego potężnego przedmiotu, czyli oczywiście dzbanka z wodą. Dzbanek z wodą. 1 z 33. Gdzie jest ten rzut? Rzut przedmiotem. A czemu ona ma ikonkę? Czekajcie, czekajcie. O właśnie, a ten rzut? Tu jest rzut taki. A tu jest rzut taki inny. No nie wiem, dalej to jest chyba to samo, nie? Dobra, bierzemy to. Sorry, muszę was zmoczyć. Wilgoć, nekromita, wilgoć, radia. Ważne, że ta radia ma wilgoć. Tam reszta to tam padnie od byle czego. Potrzebuję Gaila z jakimś potężnym czarem. Typu błyskawice albo zimno, wszystko jedno. O. Dobra, pewnie wejdzie do walki z inicjatywą wysoką, bo to Gail. Dzień dobry. Widzę, że wam mokro. To mam dla was złą wiadomość. Otóż takową wiadomość. Rampage.
No Baldur, fajna gierka, nie? Zużyłem kolejny potężny zwój na jakichś słabiaków, ale efekt jest fajny. Trzeba korzystać ze zwojów, pamiętajcie. Dobra, no to zobaczymy, co tu mieli, nie? A tu procka jest, dobra. Nekromita, no nie wróżę, że miał tam jakieś super sprzęty, świeczkę miał. Dobra, zobaczmy tu. O, ten miał pieniążek. Pewnie miał dwie świeczki i jedną świeczkę sprzedał za pieniążek. O, tutaj ten sprzedał więcej świeczek. Radia. Radia ma kasę i merkulicki kańczuk. Do jednego z kolców przykleił się uparcie pociemniały kawałek jakiegoś mózgu. No szału nie ma ta broń, ale zabieramy. Chwała Absolut, to chyba czytałem, nie? O, zwój rozmawiania z umarłymi, bierzemy na sprzedaż. Węgiel drzewny, srebrny talerz. Tu. Dobra, ta tarcza niech sobie będzie. No nie wiem, wpadamy do tego Katerika? Wpadamy chyba jeszcze w dzisiejszym odcinku. Tylko WoWa chciałem sobie nagrać, nie wiem jak ja go nagram, jak tu już jest tak późno. No ale dobra, słuchajcie, Katerik. Nie wiem, może jakiś super potężny będzie. Ja się tak pod procką podleczę. Te cztery punkciki jeszcze sobie zwiększę. Mamy dużo tych mikstur, sobie łyknę. O, niech tak będzie. No i wchodzę tam. No nie ma co się tutaj chyba czaić. A może jakieś komórki czarów lepsze? Coś może porobić? Dobra, ona tutaj ma komórki. Brakuje tej komórki czwartego, ale ma piątego w razie czego. Gale. Gail ma dobrze. Jakby co jeszcze to może wykorzystać. Ale to może... No mógłbym tutaj coś... Chociaż ja wiem, no jest ładnie. Nie, dobra, olać to. Idziemy. Co złego może się stać? Idę. To jakiś save się robi. To jeszcze raz klikam. Jakieś skradanie się, powodzenie. Jest Katerik. O, dzień dobry, Dark Wizard. Ty, coś ty zrobiła. Coś ty ze mną zrobiła. A widzisz. A widzisz. Nie no, nie chcemy, żeby żył, nie? Odkupisz swoje winy? Nie. Jakie tam rzeczy. Przez 100 lat żywiłeś się pieśnią nocy. Dosyć tego. Jak śmiesz się mieszać? Jesteś jak palce u ręki. Twoim zadaniem jest robić, a nie decydować. Co to za porównanie w ogóle? Jakie palce u ręki? Jesteś służką Absolutu. Jesteś moją służką. Kłaniaj się, gnido. Pokłoń się. No nie. O ty. Jest ten artefakt przecież. On chroni. Od posępne serce, która sobie poszła. Pryzmat. Miałaś go przez cały czas, ty gnido. Pokłonisz się przede mną, a jeśli nie, to cię złamię. A, mamy Dark Wizarda w drużynie tu. Czy może nie w drużynie, ale... O, się umyła. To ty. Jak dobrze znowu cię widzieć, Katerik. Wygląda na to, że w końcu znalazłeś bóstwo, służba, któremu ci odpowiada. Eileen, złodziejka. Odebrałaś mi Izabel, a teraz sądzisz, że oddam ci moje życie? Ośmielasz się wymawiać jej imię? Pomimo twych niezliczonych zbrodni powołujesz się przede mną na nią? Dosyć. Czas z tym wreszcie skończyć. Też tak myślę. Upadnie pod twoim naporem. Uderz ze wszystkich sił. Bogowie są po naszej stronie. Ale Izel jest ranna. Nie zauważyłem. No, tacy rozproszeni tu widzę na mapce. Także bulwa się nie sprawdzi.
No, stoi tutaj, Kateryk Thorn, poziom 11. No to sobie wyekspił pewnie, ekspił na szczurach, nie? Aura nienawiści, aura ochrony. Co to robi? Paladyn i wszyscy sojusznicy w pobliżu otrzymują premię plus 5 do rzutów obronnych. To paladyn jest, taki nieumarły paladyn. Aura nienawiści. Paladyn oraz wszystkie czarty i nieumarli w pobliżu. O, to ma tutaj nieumarłych. Zadają dodatkowo 5 obrażeń obuchowych do obrażeń zadawanych bronią białą. Dobra, trzeba go szybko zabić, bo oni jakieś bonusy tu przy nim mają. Cudowne zdrowie. Chorować nie może. No nie wiem, jak nie ma pieśni nocy, to żadne cudowne zdrowie mu nie pomoże i tak pewnie zginie. Defensywa. Plus 1. A ile on ma klasy? 22 klasa pancerza w ogóle. Wszystkie obrażenia zmniejszone o 2. Nieustępliwość kosiarza. O, to tutaj Astarion będzie miał wyzwanie, żeby się przebijać przez te różne defensywne aspekty. Stałość formy. Czary zmieniające postać nie działają na chronioną istotę, czyli polimorfia nie zadziała, tak? Otrzymuje ona również premię do rzutów obronnych przeciwko czarom, które usunęłyby ją z tej sfery. Tajemny urok. Rzuty obronne przeciwko czarom i testomata. Uderzenie tarczą. Uderzenie boskie, jakieś ulepszone boskie ugodzenie. No dobra, ale kto ma inicjatywę? Kto? Nawet Dryada ma lepszą inicjatywę. Tutaj, nawet Urzet ma lepszą inicjatywę niż ten Kateryk Thorn. To bez tej pieśni nocy to on stał się takim starym dziadem, no nie? Jedynie odżywiołaka ma lepszą inicjatywę. No ale jest paladynem potężnym mimo wszystko. Jakaś suzdera stoi w ogóle. A tutaj pani Eilin, miecz księżycowej panny. No dobra, no to trzeba coś tu klepać, nie? Kateryk Thorn, 145 zdrowia, dużo. I dobry pancerz. Musimy go szybko zabić, jakkolwiek by to nie brzmiało. A szkoda, że nie ma już kroków przez mgłę. Chociaż nie, no mamy właściwie. Tylko, że olejkiem wtedy nie posmaruję. Zużyłem kroki przez mgłę obydwa. Naprawdę? Naprawdę. Dobra, zobaczmy, czy w ogóle... Dajmy Gale'a. Niby ma te ochrony na czary, takie różne. Ale może... Nie no, muszę się tam jakoś do niego dostać. Nie będę tu bił innych. Jak on stoi, daje jakieś buffy dziwne. Dobra, krok przez mgłę, robimy to. Gdzie to było? Gdzieś to tu było. Tu jest. Mamy 4 zwoje. Zobaczmy, jakaś szansa na trafienie po prostu najpierw. Bez żadnych kości przewagi. 60%. Okej, wysoka klasa pancerza. Fajnie by było coś odwalić dziwnego, ale co? Gale'em. Rajony zabójca. Unieruchomienie? A to nie jest humanoidem? On jest nieumarłym humanoidem, to tak nie zadziała, tak? To tak nie zadziała. Telekineza? Może telekinezą go tu rzucić bardziej do mnie, ale jak już się przyniosłem laser, to nie. Jakaś dominacja. Taniec? Ułatwienie w testach ataku. Ciekawe, czy to by na niego weszło. Koncentracji to wymaga. Zwój za 1200. Za 1200 zwój to musi wyjść, nie? Za mało punktów ruchu. A, świetnie. To jak to blisko trzeba podejść? Blisko bardzo. Mogę stuknąć obcasami zawsze. Dobra, niech no ja podejdę. Taniec. No jeszcze źle. No chyba faktycznie muszę stuknąć obcasami. Dobra, gdzie jest stuknięcie obcasami? Możliwe, że użyję. A nie, on ma ten. On ma krok przez mgłę też. Ja to wykorzystam. Niech on sobie stanie gdzieś tam daleko.
No dobra, kolejna próba. Taniec. 100%. Wysoka klasa pancerza. Uwaga, uwaga, zwój za 1200. Dobra, Keterlik Torm się dobrze bawi na tej walce. Także jest spoko. Szansa na trafienie wzrosła do 84. To mi się podoba. Rozprucie. No dobra, rozprucie niech będzie. Bo coś tutaj próbował oddać tą tarczą. Weszło krwawienie. Co wy na to? Jeszcze raz. Nie trafi. Dobra, szczęście. Weźmy. Dobra, trafiła. Ale twardziel z niego. Dobra, dajmy Astariona. Zobaczymy. Astarion. O, Astarion ma krok przez mgłę. Widzicie, jak ładnie? Okej. Jedziemy go. No, tak połowa zdrowia zjechana. Pewnie będzie miał rzut obronny na ten taniec, nie? Jak znam życie, skoro ma takie odporności na magię potężne. No ale dobra. Astarion. Astarion, powiedzmy, że swoje tutaj zrobił. Koniec tury. Gail, niech się trochę cofnie. Lazel, niech stoi. Jakieś ataki okazyjne będziemy prowokować. Parocka coś może odwalić. No ale jego i tak nie zabijemy w tej turze, więc może się zajmijmy jakimiś... O, tu ile tego siedzi w ogóle. Burza lodu. Burza lodu wygląda dobrze. Dobra, burza lodu jest spoko. Trochę mniej ich już jest. Zresztą jakby z tymi coś zrobić, to już w ogóle byłoby super. Ej, no w sumie. W sumie jakbym się uparł. Mikstura szybkości. Wypij. Okej, wypitet. Aha, no już tu nie ma komórki. Dobra, to inaczej. Co my tu mamy? O. Ja tego ostatniego też chciałem sięgnąć, halo. Nie mogę. To ma taki mały zasięg. A, nie mamy jakiegoś piorunka fajnego, czegoś takiego. Ile brakuje? Dużo brakuje. Jakbym jeszcze kawałek podszedł, to niewiele zmieni, nie? No dobra, strzelę tak. Chyba, że tą błyskawicą jakąś. Dobra, strzelam. Dobra, tych załatwiłem. Kto tutaj został? Został ten Keterlik z połową zdrowia. Została ta postać. To niech się ta pani Eileen z nią bije. No został ten szkielet, no i wszyscy. Musimy walkę skończyć, zanim Procka popadnie w te jakieś tam... w letarg, nie? Najlepiej, żeby jej nie wytrącili jakoś tutaj. Wcześniej z tego przyspieszenia, ale nie mogą, bo to się tak nie da łatwo. Dobra, niech ona sobie tutaj gdzieś podejdzie. Adriada jest blisko przecież. Może to Adriada coś tu jeszcze rzuci? Jakieś kolce na Keterlika. Musielibyśmy się przesunąć. Momencik, mam plan. Nie wiem, czy to wyjdzie, ale... Tak, żeby stał w zasięgu ataków okazyjnych.
ciekawe, co ten Ketterick Torm w ogóle może robić. Może się powinienem nimi odsunąć, póki ma ten taniec i go otoczyć kolcami? Może będzie chodził po nich? Nie wiem. Ale nie, no dobra, zrobimy po prostu... Też nie wiem, czy te kolce na niego wejdą, bo to rzucamy na tym obszarze, nie? A tutaj rzucę, jakoś tak, żeby tego objąć. Żeby ta postać mogła dojść tutaj w razie czego. Dobra, zrobimy tak. Dostał kolec w dupsko. Ten też dostał kolec w dupsko. No dobra, niech tak będzie. Koniec tury. Koniec tury. Inkubacja śmierci, co to jest? Przeszywające zimno na Jaheire. Przeciwzaklęcie. Nie wiem, co to jest, lepiej przeciwzaklęcie. Znaczy wiem, co to jest, to po prostu... Aha, to jest takie słabe. A niech sobie trafi tym. Jakieś takie zimno, przecież to nic nie robi. Dobra, Urzet. No przecież Urzet tutaj wchodzi teraz do walki. Patrzcie na to. Też może na tego tutaj... A nie, bo no, gdzie był ten? Aha, tutaj. Nope. Dobra, Urzet wchodzi tu na plecy. I uwaga, uwaga. Wierzycie w mojego Urzeta? 65%. No trafił coś. Koniec tury. No ten Ketterick Torm. Atak okazyjny, tak, ale wyrwał się. Wyrwał się z tego tańca. A dwa ataki ma też z ataków okazyjnych. Inkubacja śmierci. Co on kombinuje? To pewnie są jakieś do przywoływania zwłok. Dziwne rzeczy, nie? A nie, to wybucha. Dobra, trzeba to zniszczyć. A to wybuchnie, jak ja to zniszczę? Nie wiem. Mogę się w panterkę zmienić. Dobra, 100%. Ja to wolę zaatakować. Dobra, niszczę to. Aha, jak się to zniszczy, to nie wybucha. Dobra, ale... Ale Dryada oberwała. Dobra, idę tutaj. Chociaż nie wiem, czy powinienem. Ona tak dużo zdrowia wcale nie ma. Ma dużo komórek czarów. Maksymalnie poziomu 4. A jakie sztuczki ma? Aha, tylko to. Cierniowy bicz. Mój dzielny żywiołak. Może tego by zabił? Próbujemy. On jeszcze nie miał ruchu. 95. O, jaki żywiołak. Dobra, tego mamy z głowy. Ta pani, dobra. No atakuj tego Torma. Pokaż, co umiesz. Widzom. Pokaż widzom, co umiesz. O jest. O jest. Widzowie, jak patrzą, to płaczą, nie? No ale dobra. Jeszcze raz mu rzucamy ten taniec albo coś takiego? Krwawienie działa na niego. No trzeba by go dobić w tej turze. Fajnie by było mieć pewność. Znaczy pewności nigdy nie ma, ale coś tu takiego rzucić jeszcze nie tak. Tak. Niech no ja sobie popatrzę. A ten taniec fajny, nie? A ten śmiech Taszy, co ja miałem. Zaraz. On tutaj ma jeszcze te potężne komórki jakieś. Będziemy odnawiać komórkę poziomu 5, nie? Tą jego zdolnością, więc mogę coś rzucić z tego, ale co ja bym chciał rzucić? Mogę hejsta dać komuś, na przykład Astarionowi. Unieruchomienie nie zadziała. A to? Zamęt? Nie, zamęt nie. Przeciwzaklęcie jeszcze ma. Co by tu rzucić? Unieruchomienie osoby, zamęt. Tu jest ten taniec jeszcze, ale to takie fajne, że może to zostawić na przyszłość. A to? Korona. Ale humanoid też musi być. A on się okazuje, że nie jest uważany za humanoida. Może klątwę na niego nałożyć? Pozbawić go akcji? Ciekawe, czy to by zadziałało, klątwa na takiego...
Utrudnienie do testów i rzutów obronnych, no. Lub ataków, zadać dodatkowe obrażenia celowi lub pozbawić go akcji. Ale ja nie chcę go pozbawiać akcji, ja chcę go zabić. Polimorfia na niego nie zadziała, tak. Ja wiem. Wiecie co? Ja po prostu chyba... Jak będzie trzeba, to rzucę hejsta. Po prostu go klepiemy. Jeżeli nie będę widział, że go nie mogę zabić w tej turze, to dorzucę hejsta. Bo tu widzę, że te szanse to nie mają takie za wielkie. Dorzucę sobie... Dołożę sobie olejek, taki mały. Rozcieńczony olej ostrości. Niech będzie. 65%. No dobra, próbujemy. No i dostał. Dosyć. Mój pan mnie wzywa. Ej, ty, what? Nie ma uciekania. Musisz wrócić do swojego więzienia. Trzeba odbić moją córkę. Twoją córkę? Izabel? Macka hentai. Taka większa. Zginiesz podobnie jak ona. To dopiero początek. Ta macka była olbrzymia. To ta sama istota, którą napotkaliśmy wcześniej. Musimy za nią iść. Czy tam iście za nią? No dobra, to nie koniec. Ha, to jeszcze nie koniec walki w ogóle, bo tutaj jeszcze przecież jest przeciwnik. No spoko. Dobra, po lodzie możemy chodzić, tak? Bo mamy fajne buty. No to idę. O tak. Suzdera, pani dusz. I ten zasięg broni fajny. Dobra, dobra. Koniec tury. Astarion, jak tam dasz radę dobić coś? Jak za mało punktów ruchu, Jesus. Nie ma za mało punktów ruchu. Damy ci sprincik. Tylko żebyś po lodzie tu, on właśnie, ten lód tu jest. To inaczej. Nie no, sprincikiem to od drugiej strony przecież dojdzie, nie? Dobra, niech będzie. No i po wszystkim. Lazel Inspiracja. Absolutna dewastacja. No łatwo. A tu tutaj jeszcze ktoś gdzieś jest. Gdzie? A tu coś jeszcze stoi. Nekromita, halo. Ja nie zauważyłem. Dobra. To jeszcze nie koniec. Procka. Dotarcie niemożliwe. Co? To jakoś utknęło w teksturze, czy o co chodzi? Czy jak to dotarcie niemożliwe? Jakoś trzeba to wyjąć. Mi się nie da. Dobra, będę strzelał w to po prostu. Wybity bark, cyk. Wybity bark, cyk i po wszystkim. Dobra, uwaga tutaj, żeby się nie ślizgać na lodzie. Macka go zabrała na dół. Jeśli mam z nim skończyć, to muszę pójść za nim. O, to Lazel powiedziała. Dobra, wygląda to nieźle. Trzeba by driadę w ogóle uleczyć, ale to za chwilę. Trzeba tu najpierw przeszukać to wszystko. Przeszukać pole bitwy. Może coś fajnego znajdziemy. No, tych nekromitów też mam przeszukiwać? No, przeszukam. Widzę, że mogą jakieś świecidełka mieć. Więc niech tak będzie. Jaheira tam stoi. Przeżyła. Niczym mistrz Yoda. No, kamyczki szlachetne.
Znaczy jeden kamyczek szlachetny. Tam po drugiej stronie gdzieś jeszcze byli ci, których załatwiałem. Tam jest jakaś notatka od Gortasza. Zaraz sprawdzimy. Czyli Keter i Ktorm uciekł, tak? No ale w sumie racja, bo jeszcze jest przecież ten obszar. Jest jeszcze ten obszar, ta kolonia Illithidów tam, do której nie mogłem się dostać. Pamiętacie? Więc, no ale to już na pewno nie w dzisiejszym odcinku. Dobra, zobaczmy te zwłoki. Kluczyk, kościany. Merkulicki kańczuk. Zabieramy na sprzedaż. Czyli tutaj wszystko przeszukałem. Idę zobaczyć tę kartkę. K. Chcę tylko napisać, że zaniepokoiło mnie, iż twoje oddziały uderzeniowe jeszcze nie zdobyły artefaktu. Zdaje się, że Gitianki też go szukają. Będę mieć coś więcej do powiedzenia na ten temat, jeśli starczy czasu, ale najważniejsze, żeby twoje oddziały nie pozwoliły, by obiekt wymknął im się z rąk. G. Czyli Gortasz do Keterika, tak? Wiadomość. Wszystko jasne. A Jaheira się odczepiła ode mnie z drużyny. Halo, jak to? Nie może tak być. Skrzynka. Pewnie ten kluczyk, który wziąłem, będzie pasował. Poczekam, czy jakiś mimik tu się nie czai. Tak, otwarte. Pierścień uświęconego szpiku. Gdy patrzysz przez obwód tego pierścienia, orientujesz się, że nie widzisz drugiej strony, tylko niewytłumaczalną, zasysającą wszystko czerń. Dobra, są jakieś zaklęcia tutaj. Poziomu pierwszego, więc szału nie ma. Wezwanie wskrzeszonych. Podporządkuj sobie nieumarłego rozkazem. Dotyk gula. Zaatakuj zabójczymi szponami. Twój atak może sparaliżować cel. Może, ale nie musi, tak? Raz na długi odpoczynek. Takie to. Zabieramy to. Żeby nie wpadło w niepowołane ręce. Tu gdzieś sobie się przejdę jeszcze. Dobra, dam wskazówki, może coś tu jeszcze znajdę. No wiem, co mogłem spróbować zrobić z tym Tormem. No ale i tak uciekł, nie? Więc ciągle zapominam, że mamy te miksturki. Te usypiające do rzucania. Z drugiej strony, skoro on nie umarły, to chyba nie śpi, nie? Miksturki, którymi mogę rzucać i próbować uśpić. Wtedy gwarancja krytyka, nie? Jak coś śpi. No, to jakaś była katapulta, czy co? Dobra, żeby procka tu nam nie spadła z tego. Tam jakaś skrzynka jeszcze. No tak wam powiem, że tak cicho sobie myślałem, że w tym odcinku zakończę ten akt drugi, ale zapomniałem, że jeszcze ta kolonia Illithidów tam była. Faktycznie. Oto w następnym odcinku już chyba zakończymy. Odpoczniemy w końcu, zregenerujemy komórki czarów. O właśnie, a propos komórek czarów, bo to jeszcze pewnie nie koniec walk. To... Fajnie by było, żeby Gale... Nie wiem, piątej komórki czaru nie odnowi, to chociaż czwartą niech sobie odnowi. Wykorzystajmy to do odnowienia czwartej, a jeżeli odnowię czwartą, to jeszcze będę miał punkcik do odnowienia komórki pierwszej. W ten sposób dwie pierwszego, trzy czwartego, jedna piątego wystarczy. Jakby co, będzie jakieś counterspele mógł rzucać. Gorzej z procką tutaj, bo tak by się coś przydało. Ona z tym wybitym barkiem bez komórek. Niby mógłbym pewnie wypić tę miksturkę, która sprawia, jakby procka odpoczęła, nie? Ale... A sam nie wiem. Może nie będzie ciężko. A tu gdzieś w ogóle jeszcze można iść. Jakby taki dym jest. Coś tu się fajczyło. Idę sprawdzić to miejsce. Palenisko. O, tutaj w ogóle metalowe drzwi. A to ja tędy wchodziłem, tak? Metalowe drzwi. Ej, co to jest? Ja tędy przyszedłem?
Sprawdzę to, tak na szybko. Tak, to jest to, dobra. Wszystko jasne. Tylko, że od razu mnie dało tutaj wyżej, jak wszedłem. Dobra, tu chyba nic nie będzie. Tu jest jakaś skrzynka. No sprawdzę jeszcze tak dla zasady. Dla zasady mogę sprawdzić. Wazy to niekoniecznie. Dobra. Zbierzmy tak. Dobra, ja myślę, że tutaj zakończymy odcinek. Znaczy, chciałbym jeszcze driadę uleczyć chyba na wszelki wypadek. Mógłbym w nią rzucić miksturką. Ona tu stoi, tak? Dobra, tak. Driada na pewno do leczenia. Na pewno mój żywiołak do leczenia. Ktoś jeszcze był ranny. Lejzel taka lekko ranna. I Gale w sumie jakieś obrażenie otrzymał. No dobra, zróbmy jeszcze taką akcję leczącą w tym odcinku. Urzet, ty się odsuń. Ty jesteś zdrowy. No, Procka też delikatnie ranna. Nie wiem, czy oni się tak wszyscy tu załapią. Lejzel, driada, żywiołak. Gale. No i Procka. Dobra, spróbujmy. Zobaczymy, czy da radę ich objąć. Dobra, rzucę tu. Nie, to się tak nie uda. Dobra, zrobimy tak. Rzucę tu. Dobra, uleczyłem Gale'a, tak? Może jakoś ciaśniej to zrobię. Driada się przytuli tutaj. Lejzel się przytuli tutaj. Nie! I wróć się tu. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. O! Dobrze. I teraz Lejzel uzdrowiona. Żywiołak też trochę się uzdrowił chyba. Nie, on się nie uzdrowił. Żywiołaka tutaj ciężko tym objąć. No tak bym musiał zrobić. Dobra, zrobię tak, niech będzie. Dobra, brakuje mi tylko jednego punktu, nic się nie dzieje. Procka 72 na 75. A niech sobie łyknie. No i dobra, są uzdrowieni, powiedzmy. Żywiołakowi brakuje tylko jednego punktu zdrowia. 101 kluczy. No dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. O nie, jeszcze tu coś jest, halo. No nie skończę tego odcinka. No jakieś książki, no to trzeba zobaczyć. Stojak na butelki to nieważny, ale tu... A, to też stojak na butelki. O! Kodeksy nekromantyczne i tajemnice tychże. Spoko. Pieczęcie na ostatniej stronie wskazują, że książka ta stanowiła niegdyś własność Biblioteki Wysokich Heroldów, gdy zajmowali oni wieżę wschodzącego księżyca. Straszczenie biblioteczne przynosi następujące informacje. Bardzo stary uczony traktat na temat zapomnianych nekromantycznych ksiąg i kodeksów mistycznych i magicznych zamków, którymi są zabezpieczone oraz sposoby na ich otwieranie i odszyfrowywanie. Na końcu widnieje dopisek bibliotekarza.
Pilna prośba badacza Lyna Tota o wypożyczenie tej księgi rozpatrzona odmownie. Podane przez badacza hobbystyczne zainteresowane osławioną nekromancją Taju wyraźnie wskazuje, że zainteresowanie to bynajmniej nie ma charakteru hobbystycznego. W każdym razie to nawet nie jest księga, o którą mu chodzi, tylko kodeks tajański. Okej. I zwój promienia osłabienia to właściwie na sprzedaż. Kadzielnica, okrągła butelka. Nic tutaj chyba więcej nie znajdę. No dobra, to już chyba teraz mogę zakończyć odcinek. W następnym odcinku idziemy do Jaheiry. No i chyba będzie ta kolonia, nie? Do porobienia. Tak mi się wydaje. O, tutaj jest. No tu przejść nie można. Nie chcę, żeby się tutaj jakaś gadka zawiązała. Może ją jeszcze uleczę, ej, w tym odcinku. Dobra, ostatnia akcja lecząca. Łap miksturkę. Jeszcze raz. No i trochę się odciążam, rzucając... O, sama się uleczyła, no co za... Pokazała, że ona umie i nie muszę w nią rzucać miksturkami. Trzymajcie się, na razie.